Jak każdego roku świąteczny opłatek w piwnicy pod Baranami zgromadził aktorów, piosenkarzy, kompozytorów, przyjaciół piwnicy i jej sympatyków. Gości witał Piotr Skrzynecki i zaprosił wszystkich na symboliczną Wigilię. Odczytano fragment Biblii, świąteczny nastrój wprowadziły kolędy w wykonaniu Jacka Wójcickiego i Grzegorza Turnała. We wnętrzu zaaranżowanym przez Janinę Garycką wystąpili goście Piotra Skrzyneckiego. Zaskoczeniem dla wszystkich było pojawienie się Zbigniewa Preissnera, piwnicznego kompozytora, który parę dni temu w Los Angeles odebrał nagrodę za muzykę do najnowszych filmów Krzysztofa Kieślowskiego i Agnieszki Holland i w pośpiechu przybył na ten wigilijny wieczór do piwnicy. Kolędy jego kompozycji i z jego akompaniamentem wyśpiewał dziecięcy chór. Dzielono się opłatkiem, składano sobie świąteczne życzenia. W imieniu piwnicy składam serdeczne życzenia. Życzę naprawdę wesołych, pięknych świąt i czekajmy do Sylwestra, kiedy całą noc będziemy tańczyć. Wszystkiego dobrego. Już Państwo nie zdążycie dzisiaj przybyć do nas, ale w przyszłym roku zapraszamy na naszą piwniczną Wigilię. Niecodziennie piwnica gromadzi takie grono osób, które były kiedyś, czy są w tej chwili z nią związane. Pojawił się bowiem Stanisław Radwan, Zygmunt Konieczny, Andrzej Wajda i wielu innych gości. I znów w piwnicy, jak co roku, było bardzo świątecznie, ciepło i rodzinnie. A czas na tę świętą godzinę schodzimy Wam. Ale to jest w twojej sukieneczce? Masz taką sukienkę? Ale i po tak. Ale ładna to sukienka ładnie zrobiła. To jest ładne. I wiesz, róża. Ona jest podobna do Konrada? Róża. Konrada jest podobna. Ja nigdy nie zauważyłem, że ona jest podobna do ciebie. Do kogo? No nie, nie, ale ja myślałem, że ci do matki tylko. Rzeczywiście jest podobna. To jest twoje śniadanie? Może kolacja? Może kolacja? To nie jest do Warszawa się coś. O, Piotr, poczekaj, najpierw tu. Oto są twoje życzenia. Tak, tak. W piwnicy pod Baranami zgromadził aktorów, piosenkarzy, kompozytorów, przyjaciół piwnicy i jej sympatii Cickiego i Grzegorza Turnała. We wnętrzu zaaranżowanym przez Janinę Garycką wystąpili goście Piotra Skrzyneckiego. Zaskoczeniem dla wszystkich było pojawienie się Zbigniewa Krajowskiego i Agnieszki Holland i w pośpiechu przybył na ten wigilijny wieczór do piwnicy. Kolędy jego kompozycji i z jego akompaniamentem wyśpiewał dziecięcy chór. Dzielono się opłatkiem, składano sobie świąteczne życzenia. W imieniu piwnicy składam serdeczne życzenia. Życzę naprawdę wesołych, pięknych świąt i czekajmy do Sylwestra, kiedy pan, pan to miał, no, ja specjalnie za szklanką. Było na pana ulicie, bo... Jak mam winę, tak mówisz. I znów w piwnicy, jak co roku, było bardzo świątecznie, ciepło i rodzinnie. Już a teraz pokaż kawałek benefisu. Ale kawałek z Japonką pokaż. Na ten wojsek dobiegł. O, otóż to i co się dzieje. Old Vic czeka. West End wieje. Książek, sprawa prosta. Wielki aktor, kumpel, postać. Że Zylber Jaś pasji, to proszę ciebie, mamy jazz poza sobą, poezję, jak gdyby trochę. I przechodzimy do kucharstwa. Proszę Państwa, Przoniak wydał wspaniałą książkę. Dobrze się nazywa Przoniak et Company, czyli Towarzystwo Dobrego Stołu. I niezależnie od wierszy, niezależnie od przepisów. Powiedz mi, kiedy ty i jak się nauczyłeś? Jak to zrobiłeś? O, to długa historia. To ja... Nie, Japonka była bardzo. Ale wiesz, tak zapowiedzieli kamer w telewizji? To będzie trzech Zbigniewów. Tak, prawda? Bez Wodecki, tak, tak, nie, nie, tak, bez sensu. Bo jest światło, będzie lepiej. Czemu mi się oświetło? Tak, bo jest... Ty nagrywasz to wszystko, to uwagi w związku z tym. Aha. Nachować na siebie. Tak. Zamienić w śmiech. Choćby się przechnął w rozpaczy, że jest to trudna i zła. Niebo jest gwiazd pełne jak Afryka ptaków. Konie noga za nogą. Koła jako tako. Co, co ona chce? Albo świta, pijany i bardzo samotny.
Kolejnicka. Tak? Taki początek wiedział. Był to program przedstawienia, który reżyserowała pani Marta Stępnicka. No bo teraz będzie taka piosenka o tym. Ślubne. Wesele. Proszę Państwa na wesele do bufetu. Prosimy bardzo. Róża. Widziałeś dzisiaj koncert z Wiednia? Domingo, Carreras i Diana Ross? Nie. Ale fragmentaryczny. Bardzo ładnie śpiewa. Tylko zobacz, to było kadrowane. Nie, że gonili po ten, tylko jak ktoś śpiewał, to by go pokazywali. Ja już, ale widziałem. Ktoś gra, to grał. Widziałem po tej projekcji, widziałem Andreas Nowenbajdera. Ona jest Tony Bajdera. I to było tak, że gotał, prawda? Słuchaj, gość gra na klawiszach, klik światełko, coś, klik się. Idealnie było zorganizowane. Kto by na to widział? No tutaj nie było w tym telewizji ani jednej pokazanej klawiatury. No, na czym klawiatury? Nie słychać tego, co będzie pokazać. Tego płatka. Tak. Widział to? Śmiał się. To on mówi, że gwiazda, że... Tak jak w Benefisie użyłem gwiazda, bo go w ogóle nie było. Marta, słyszałaś? Tak i Wodeckiego, ale oni mieli wymienić. Czasem zagrał jako gówna. Pieprzona Warszawka, wiesz, podała i do nas wyskazał. Nie wiem, co tutaj z Bogu, wody? Róża! No i to jest koniec pierwszej części. Bo to ludzie wszystko oglądali ten, wiesz, Marta, to oglądali ten... O.